Dzień dobry. Poseł Janusz Zemke, poseł do Parlamentu Europejskiego, były wiceminister obrony narodowej. Także witam panią i państwa. Panie pośle, podobno wszyscy, niemal wszyscy politycy, myślą podobnie jak Janusz Palikot, tylko nie mówią o tym głośno, a w każdym razie w mniejszym gronie niż to uczynił szef Twojego ruchu, który powiedział, jak robić karierę w sytuacji kryzysowej, a mówiąc bez ogródek, w sytuacji nieszczęścia ludzkiego. Nie, 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 no więc ja nie sądzę, żeby tak akurat było. Ja nie przypominam sobie, jeśli chodzi o mój klub, o SLD, żeby ktokolwiek toczył taką no, debatę, jak to nieszczęście politycznie wygrać, bo oglądałem oczywiście te relacje z posiedzenia klubu pana Janusza Palikota i to, co było dla mnie przerażające głównie, to ta dyskusja nie dotyczyła tego, jak pomóc, gdzie znaleźć środki, jakie są probleminy, tylko jak to koniecznie wygrać z naciskiem silnym na to, żeby byli szczególnie kandydaci do Europarlamentu, zwłaszcza pani Gardziarz, która przecież kandyduje do, do Europarlamentu. I powiem szczerze, że mnie w tym wszystkim może nie tyle zaskakuje pan Janusz Palikot, bo on stara się wykorzystywać tego typu różne sytuacje, ale bardzo mnie interesuje, co w tej sprawie ma do powiedzenia pan Aleksander Kwaśniewski, człowiek, czego ja bardzo szanuję, promotor dzisiaj pana Janusza Palikota i jego ruchu i druga to może osoba. To pan była zapyta, panie ministrze. No, to publicznie się pytam. To, to publicznie się pytam, co Aleksander Kwaśniewski myśli o takim sposobie uprawiania polityki, i druga osoba to jest pan profesor Hartmann etyk, etyk przewodniczący rady programowej Twojego Ruchu, to jest profesor etyki, więc bardzo mnie interesuje, co tym razem pan profesor Hartmann będzie miał do powiedzenia. A jak się zakończy ta, ta trudna sytuacja w Sejmie, ten protest rodziców dzieci niepełnosprawnych? Ja myślę, że to się powinno zakończyć jak najszybszym przyjęciem ustawy. I to Sejm rozstrzygnie finalnie, jak tym ludziom pomóc, bo co do tego, że im trzeba pomóc, to myślę, że wątpliwości żadnych nie ma. Więc ja bym oczekiwał, żeby błyskawicznie projekt znalazł się w Sejmie. Tak, ale on nie podoba się protestującym rodzicom. Tam są za małe środki ich zdaniem No tak, ale w każdej sytuacji będzie musiał to rozstrzygać Sejm i tutaj nie ma po prostu innego wyjścia. Panie ministrze, jak pan ocenia dziś stopień zagrożenia? Wojną. Polski bezpośrednio? Polski regionu, mówię o takiej wojnie niezimnej wojnie militarnej. Realnej. Jeśli chodzi o Polskę, to ja takiego zagrożenia żadną miałem nie dostrzegam. I też miałbym duże wątpliwości co do tego, czy Rosjanie będą się chcieli posuwać poza teren Krymu. Odczytuję raczej te działania rosyjskie jako nacisk na sytuację na Ukrainie, jako pewną demonstrację siły. Natomiast nie sądzę, żeby Rosja posunęła się. Do wojskowych działań, przykładowo w Doniecku, w Charkowie czy innych tego typu miejscach. A kiedy usłyszał pan słowa premiera Donalda Tuska o tym, że, cytuję, te wybory europejskie są być może po to, a właściwie o tym, czy dzieci w Polsce 1 września w ogóle pójdą do szkoły? To co pan pomyślał? No to, no, po pierwsze, pomyślałem to, że pan premier nadużył silnie. Pewnej traumy, jaką mają Polacy, traumy, która się wiąże właśnie z tą datą 1 września, że bardzo silnie pan premier tego nadużył. No a po drugie, to sobie pomyślałem, że to niedobrze, iż jest to zapowiedź głównej tematyki kampanii do Parlamentu Europejskiego, bo. Ta Rada Krajowa PO to była taka rada, która miała pokazać, że tylko my jesteśmy w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo i powiem, że ja jestem przekonany, że to jest oczywiście ważny problem, to, co się na Ukrainie dzieje. To jest to bez dyskusji. Natomiast naprawdę my mamy trochę własnych problemów i ma ich unia. Bardzo chciałbym, chciał, żebyśmy raczej bardziej rozmawiali o tym, a nie żebyśmy opowiadali bajeczki, że 1 września dzieci polskie nie nie pójdą do szkół. Bo to jest bajeczka. To ma po prostu straszyć ludzi. Czyli taka bajka bardzo bardzo, Szczerze że bardzo premier Tusk mnie tu zaskoczył, bo ja uważam, że to jest polityk odpowiedzialny w sumie i po prostu poddał się retoryce, bo pewnie ktoś mu podpowiedział, że może być to korzystne politycznie dla Platformy w tej kampanii. A podejrzewa pan kto? Może Mi Michał Kamiński? No, może Michał Kamiński, może tam jakieś otoczenie inne. No to jest stara metoda, że po prostu władza, która ma problemy straszy dookoła ludzi, licząc na to, że wystraszeni ludzie przybiegną z prośbą o pomoc do tej władzy. Stara metoda od początku władzy. Ale tak już mówiąc zupełnie serio, czy widzi pan jakąś zależność, jakąś zależność pomiędzy wynikiem wyborów europejskich, a rozwojem sytuacji na Ukrainie, wokół Ukrainy w tym regionie? To znaczy, widzę zależność jakby w dwóch płaszczyznach. No po, Płaszczyzna pierwsza polega jednak na tym, że Unia naprawdę, jeżeli chce pomóc Ukrainie w integracji, z Europą y, musi tej Ukrainie w większym stopniu pomóc. Ja chcę zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj te zachęty wobec Ukrainy są to zachęty głównie o charakterze dyplomatyczno-słownej, tak bym to nazwał, prawda? Tych faktów materialnych jest jednak okrutnie mało. Ale A jest... powinny fakty materialne y, nastąpić, zanim jeszcze zostanie Nie. powołany y, nowy rząd. Nie P powinno to być moim zdaniem tak, ponieważ jak wiemy na Ukrainie wybory prezydenckie odbędą się 25 maja w tym samym czasie. To to ja bym oczekiwał, żeby przed wyborami Unia powiedziała precyzyjniej: Musicie zrobić to, to, to i to. W zamian za to pomożemy wam materialnie, prawnie w taki, a nie inny sposób. Ja dzisiaj takiego przekazu no nie widzę, ale to jest ta płaszczyzna pierwsza. Ale jest to no niestety druga płaszczyzna, o czym u nas się dosyć mało mówi. To jest oczywiście pytanie. Jaka Unia objawi się po wyborach 25 maja? Dlatego, że niestety w części europejskich państw narastają silnie nastroje antyunijne. I gdyby do tego parlamentu weszło dużo eurosceptyków, to wówczas moim zdaniem groźba polega na tym, że Unia i parlament zajmie się przede wszystkim sobą, a już nie będzie miała energii i determinacji, żeby się zajmować Ukrainą. A wracając jeszcze do słów premiera Tuska, to właściwie podobnie wypowiadał się dla Bilda ostatnio minister... Minister Sikorski, który powiedział, że NATO musi być przygotowane na każdy scenariusz, to czego nie mogliśmy sobie wyobrazić, w najczarniejszych snach, może stać się w każdej chwili rzeczywistością. To znaczy tak, dwie rzeczy. Jeśli chodzi o przygotowanie się na różne scenariusze, no to na tym polega wojsko zawsze, że wojsko się nie przygotowuje na scenariusze dobre. prawda? No Ale bo... te czarne sny. Powinno się przygotować na scenariusze złe i w tym także te najgorsze. Co do tego, to wątpliwości żadnej nie mam. No natomiast powiedzenie, że to się może stać każdego dnia, czyli inaczej mówiąc także jutro, no jest absolutnie nieuprawnione. Wie pani, ja coś może powiem z wojskowego punktu bardziej. Nie ma możliwości dzisiaj w świecie takiej, żeby ktoś kogoś znienacka napad. Przez wywiad satelitarny, elektroniczny, osobowy i tak dalej. Naprawdę jesteśmy w stanie, nie tylko my, ale na to dokładnie kontrolować ruchy właściwie każdych wojsk, czy też każdych no, jednostek powyżej trzech pojazdów. Więc tutaj naprawdę nie ma takiej groźby, że ktoś kogoś z dnia na dzień no, zaskoczy, ale czy nawet, napadnie. Nie ale, ma takiej groźby. No dobrze, ale nawet jak nie zaskoczy, to jesteśmy w stanie się obronić. My, jako my. według ale... generała Skrzypcza Niedawnego wiceministra obrony, czyli pana odpowiednika. Tak. Trzy dni Rosjanom zajęłoby zajęcie Polski. Dobrze, odpowiem tak. Nie ma dzisiaj w Europie żadnego państwa i żadnej armii, lądowej zwłaszcza, która byłaby się w stanie samodzielnie przeciwstawić potencjałowi rosyjskiemu. To nie tylko to jest problem Polski, Niemiec, Francji i tak dalej. I w związku z tym nasza logika musi polegać na tym, że jesteśmy członkiem NATO i że jakikolwiek konflikt, to nie byłby konflikt z Polską, a to byłby konflikt z całym NATO. I to jest, i to jest cała nasza po prostu, ale to jest taka sama logika, nasza logika, Niemców logika Czechów i tak dalej. Czy wobec tego wojska na to powinny być? obecne w Polsce wzdłuż granicy. Ostatnio mówiła o tym minister obrony Niemiec. Moim zdaniem dzisiaj takich potrzeb nie ma, natomiast gdyby one były, to trzeba być przygotowanym do szybkiego przerzutu takich wojsk i jak rozumiem NATO dzisiaj w swoich planach, no musi mieć też taki wariant, jak trzeba będzie przerzucić się szybko, no ja powiem co przykładowo, no, dla przykładu my jesteśmy bardzo słabi jeśli chodzi o obronę powietrzną Polska. No, taka jest prawda dzisiaj. No więc być może gdyby taka i Dania. Ostatnio oferują Więc, wzmocnienie naszej granicy powietrznej. No tak, ale to raczej to jest raz, ale to chodziłoby głównie o zestawy rakietowe obrony przeciwnolotnicze. Przeciw, no ale to tutaj są no, systemy Patriot, są to mobilne systemy. Jak było zagrożenie nie tak dawno Turcji, to NATO tam przez bardzo szybko podrzuciło trochę tego typu no, zestawów z Niemiec i z Holandii. Więc jak rozumiem, na taki wariant też jesteśmy w razie czego przygotowani. Zbigniew Brzeziński uważa, że Putin testuje Zachód i dlatego Stany Zjednoczone powinny. Podjąć takie kroki, żeby rosyjski prezydent zrozumiał, że skutki dalszej agresji militarnej będą kosztowne. Znaczy... I to jest do Pana pytanie, także o sankcje. Europejskie. Bo pan y mówi tu o pomocy dla Ukrainy, a ja. Dobrze, wdawa. ja mogę powiedzieć o Kim? jeśli chodzi o sankcje personalne, to wątpliwości nie mam co do tego, że one mogłyby być szersze. Natomiast uważam, trzeba być niezwykle ostrożnym, jeśli chodzi o sankcje ekonomiczne, żeby one się nie skończyły w taki sposób, że to polskie przedsiębiorstwa i polscy podatnicy zapłacą za te sankcje, bo na polskie miejsca wejdą firmy z innych państw. Więc uważam, jeśli chodzi o sankcje gospodarcze, to, to ostrożnie. Dobrze, ale to ja mam wtedy pytanie takie do polskiego rządu: No dobrze, gdyby się Unia decydowała na sankcje ekonomiczne, czy my mamy dzisiaj analizę w naszym kraju, jakie firmy po takich sankcjach musiałyby upaść, i czy jesteśmy przygotowani na to, żeby im pomóc? Tym firmom. No bo takie machanie szabelką to jest bardzo miłe, tylko za tym za chwilę mogą się y, kończyć upadłe firmy no i już tak, ludzi, którzy tracą pracę. Nie chodzi o machanie szabelką dla samego postawienia się i właśnie machania szabelką, ale mówię o tym y, ewentualnym odpukać stanie wyższej konieczności. Odpowiem. Gdyby był stan wyższej konieczności, to tutaj Polska nie powinna prowadzić samodzielnej polityki, tylko to powinna być jednolita polityka całej Unii i wtedy to by miało jakiś ale my sens. Ale nie prowadzimy samodzielnej. Dzielnej polityki. My usiłujemy prze, przekonać. Jeżeli przekonamy inne państwa, to idźmy w szyku razem z innymi państwami. Otóż ja bym powinnał, jeśli chodzi o te sankcje, żeby Polska przed ten szyk nie wychodziła. Panie mistrze, czy nie uważa pan, że zapraszanie w takiej sytuacji no, w sytuacji dosyć gorącej. Gerarda Schrödera oraz Gintera Verheugena, który mówi Verhuygena, który mówi o faszystach w rządzie ukraińskim i Schrödera, który jest związany ekonomicznie z Rosją i uczuciowo chyba też do Polski. No, jest jakąś dwuznacznością. No dobrze, ale z tego co wiem, to obaj panowie zostali zaproszeni na dziesięciolecie przyjęcia Polski do Unii znacznie wcześniej, niż zaczęły się te tragiczne wydarzenia na Ukrainie. Więc to nie jest coś, co się pojawiło tydzień temu albo dwa tygodnie temu. Ja nie zgadzam się oczywiście w dużym stopniu z tym, o czym oni dzisiaj mówią. Tylko że my nie wymarzemy z historii tego, że to były wówczas w Europie dwie osoby podstawowe, które pomogły Polsce wejść do Unii. No więc możemy. Obchodzić, to wie pani, to tak jak w Polsce można obchodzić y, okrągły stół na rocznicę i nie zapraszać go na jakiś czaka czy No wszystko to można robić, prawda? Tylko że y, wtedy fałszujemy tę historię. 10 lat temu to byli ludzie, którzy bardzo Polsce na no, napomogli. Dzisiaj mówią coś, ale z czym czy się teraz nie godzimy. Dzisiaj oni mówią, zwłaszcza szredersz, z czym ja się nie zgadzam, przykładowo, prawda? To jest dzisiaj, ale my chcemy obchodzić Shreder, coś, tam czym miejsce Więc jeszcze czas nikt się no, nie zgadza, przytomny w Polsce z tym, co on dzisiaj mówi. Natomiast z tego, co wiem, to on nie przyjedzie. nie przyjedzie do Polski to i tak szczęście. więc jakby problemu no, nie będzie. Dobrze, ale to jest zawsze pytanie, co możemy z historią robić. Ja powiem, troszkę mi to przypomina sytuację taką, jak był podobno Lenin nochowany, gdzie ilość ludzi nosło tą jego trumnę, a po tym, że tak powiem, ich tam wykasowywano. Kolejno dzisiaj są zdjęcia tylko, gdzie widać samą trumnę, a już nie ci, którzy ją nieśli. Janusz Zemke, Sojusz Lewicy Demokratycznej, poseł do Parlamentu europejskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.